samo południe uroczyście otwarto Planetę 11, czyli bibliotekę multimedialną z prawdziwego zdarzenia. Powinna spodobać się młodym ludziom, bo oprócz książek znajdą w niej to, co lubią najbardziej, czyli komputery i wszystko, co z nimi związane. Dziękuję. A zatem Planeta 11 została otwarta. Zbiory są inne niż w tradycyjnych bibliotekach, bo mamy tu zbiory multimedialne i tradycyjne. Tych zbiorów multimedialnych jest 50% i tradycyjnych. W tej chwili jest 12 tysięcy zbiorów, z tym, że ten projekt trwa do 2007 roku. Dalej będzie finansowany przez Fundację Bertelsmanna, więc fundusze na zakup tych multimediów mamy zabezpieczone. I docelowo będzie liczył 30 tysięcy zbiorów. Poza tym bibliotekarze chcemy, żeby to było, ta biblioteka była takim miejscem przebywania młodzieży, żeby oprócz tego, że to jest miejsce zdobywania informacji i edukacji, żeby również była miejscem takiej wysokiej rozrywki. Dwa lata temu Fundacja Bertelsmanna z Niemiec ogłosiła w naszym kraju konkurs dla bibliotek publicznych. Wzięło w nim udział 26 miast. Fundacja wybrała dwa – Wrocław i Olsztyn. Kosmiczny wystrój wnętrza biblioteki jest, mówiąc językiem komputerowym, kompatybilny z jej nazwą. To, co wszystko tutaj Państwo widzicie, to jest praktycznie jednorazowe na świecie, bo tego nigdzie nie można kupić. To po prostu rzemieślnicy wytworzyli na potrzeby tutaj tego projektu. Podobna multimedialna biblioteka, czyli po prostu mediateka, od 2 miesięcy działa we Wrocławiu. Powstała również dzięki Fundacji Bertelsmanna. W czasie, gdy pierwsi olsztyniacy zgłaszali chęć wylądowania na Planecie 11, przed biblioteką rozpoczął się finał konkursu wokalnego Gwiazda Planety.